Noelo, mamy 2019 rok, a nowa szkoła ewidentnie przejęła uszy polskich słuchaczy. Dziś jednak skupimy się na tych, którzy byli pionierami. Sprawdzimy sobie polskich raperów, którzy kiedyś byli na szczytach topowych list. Ich ksywki były wykrzykiwane przez tłumy słuchaczy na koncertach, no ale niestety, jak to mówią, czas płynie, a sława przemija. Tak więc dziś sprawdzimy sobie raperów, którzy kiedyś byli sławni, a dzisiaj już nie są. Jeżeli chcielibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, to jest bardzo ważne. W tym momencie czekam na zostawienie lajka, patrz, zjeżdżasz w dół, dajesz lajka. Okej, mamy. Sydney Polak. Pamiętacie, kto ma najszybszy skuter w mieście? Kto ma największy skuter w mieście? Sydney ty. A może kojarzycie twarzą w twarz? Stań twarzą w twarz. Tego drugiego nie bardzo, ja też nie. No właśnie. Niestety dziś Sydney nie może popisać się sporą rozpoznawalnością. Liczba wyświetleń pod jednym z jego ostatnich tracków jest nieco inna niż liczba wyświetleń z tracków jego świetlności. No i komentarze też raczej nie napawają optymizmem. Ale powspominajmy sobie. W 2002 roku Sydney rozpoczął karierę solową. A w 2004 roku wydał płytę, która nazywa się, uwaga, Sydney Polak. Jednym z najpopularniejszych kawałków tej płyty jest kawałek Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto go nie zna. Piosenka stała się mega hitem ówczesnych lat i do dziś jest uznawana za klasyk. W 2009 roku Sydney wydaje kolejną płytę i tym razem jest to Cyfrowy styl życia. Na krążku znajduje się wspomniany wcześniej hit, jakim jest Skuter. Kto ma największy skuter w mieście? W 2018 roku Sydney powraca do swojej solowej kariery, wydając płytę, którą jest 3. Tak, wiecie, że trzecia płyta to 3. Co ciekawe, na płycie są tylko 3 kawałki. Jednakowoż nie osiąga ona jakichś zawrotnych rezultatów. Mezo, a właściwie Jacek Majer, to poznański raper, którego początki hype'u datuje się gdzieś na przełomie 2003 roku. Było to za sprawą wydania pierwszego legalnego albumu Mezokracja, na którym znajdował się kawałek, który każdy z nas zna do dziś. Aniele. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Kawałek ten współ spowodował, że płyta dotarła na 11 miejsce na Olisie. Kolejnym strzałem w dziesiątkę Meza był kawałek Ważne, wykonywany wraz z Kasią Wilk. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że doceniasz jego. Oraz Sakrum, który również jest wykonywany z Kasią Wilk. Grupson. Jest to człowiek kojarzony głównie ze szczytem, ponieważ właśnie tak brzmi jeden z jego czołowych kawałków. Dziś jednak jego kariera poleciała trochę z górki. Tak wiecie, taki słowny joke, że był na szczycie i spadł z górki. Taki niefajny joke, przepraszam. Grupson to rybnicki raper oraz producent, którego początki działalności datuje się gdzieś na końcówkę lat 90. Występował on m.in. w formacjach Trzoda Crew, Siła Spokoju i Supergrupa. W 2009 roku ukazał się jego pierwszy legalny album z Max Flow Records, a nosił on tytuł ORS. Możemy na nim usłyszeć takie hity jak Na Szczycie, Spiesz się powoli. Do celu zostało niewiele, więc spiesz się powoli. Ziąbę. Przestań się bać. Przestań się bać, nie chowaj głowy w wiatrze i może cię to najlepsze, co mogłeś dostać. Rok 2011 był rokiem wydania albumu Coś więcej niż muzyka, z którego pochodzi do dziś pamiętane Naprawimy to. Naprawimy wszystko. Jamal. Tej formacji nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Aczkolwiek muszę wam tak szczerze się przyznać, że kojarzę z głowy tylko jedną ich piosenkę. Myślę, że doskonale wiecie, o jaką piosenkę mi chodzi. Jak to policeman, gdzieś ukłuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. Policeman oraz Słońca One to niewątpliwie klasyki tych radomskich artystów. One, daję tobie Słońca One, to mi przypomina, że nie jestem sam. Zespół Jamal został założony przez Tomasza Miodu Mioduszewskiego w roku 1992. Co ciekawe, w pewnym momencie poszli oni w zupełnie inne klimaty muzyczne niż te początkowe i z tego tytułu właśnie narodziły się takie kawałki jak Defeto oraz Peron. Zostań,
potrzebuję cię tu. Jak widać, eksperymentowanie chłopakom się opłaciło, ponieważ te kawałki w tym momencie mają najwięcej wyświetleń na YouTubie z wszystkich ich w ogóle działalności całej. Co pokazuje nam, jak żywym tworem może być muzyka i jak ważne jest eksperymentowanie z nią. Doniu, znany przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole Acetoholics, którego członkiem jest od roku 1999. Ich największy pik popularności to gdzieś okres pomiędzy 2003 rokiem a 2006. Wraz z ową grupą stworzyli oni takie hity jak Suczki. Ej, Suczki. Jednak w 2004 roku postanowił on pójść w karierę solową. A owa kariera solowa przyniosła mu takie hity jak Przestrzeń. Tylko ja i moja przestrzeń. Skarby. Gdy zbudzi nas dźwięk potłuczonego szkła. Abradab. Jest on znany przede wszystkim z występów w zespole Kaliber 44. No i był on jednym ze współzałożycieli tego zespołu. Od roku 2002 prowadzi on solową działalność artystyczną. Co ciekawe, w roku 2011 został on sklasyfikowany na liście 30 najlepszych polskich raperów według magazynu Machina i zdobył on 17 miejsce. Do jego najpopularniejszych tracków należą Rapowe Ziarno. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Miasto jest nasze. Czy ciemno, czy jasno? Jo! Płynie muza przez miasto. Rap to nie zabawa. Nasz rap jest dużym chłopcem, urodzonym tam, ale wychowanym w Polsce. Stop! Pan, którego przed chwilą widzieliście, jest panem, który się nazywa Joka. Co ciekawe, Joka jest bratem Abradaba. Joka to raper, którego będziemy omawiać zaraz jako następnego. No i Joka wraz z Abradabem założyli Kaliber 44. Tak więc, no, Joka. Członek Kalibru 44. Starszy brat Abradaba. Warto też podkreślić, że jako iż jego główna działalność gdzieś tam opierała się w Kalibrze, wymienię traki, które były w Kalibrze, i w których jakoś tak on się najbardziej popisał, żebyście mogli sprawdzić te skillsy i to flow. Tak więc do najlepszych tracków Kalibra, w których popisał się Joka, zalicza się Normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze, tworzę się po mieście. Normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej. Moja obawa. Film. Zaczynam, bo to moja kabina, tu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska. No i warto również wspomnieć dla tych, którzy nie wiedzą, że do legendarnej grupy Kaliber 44, do której należał Abradab oraz Joka, należał również Magik. Magik znany z Paktofoniki. Grupa rozbiła się, kiedy Magik postanowił z niej odejść. 5-2 Dębiec. Kolejna grupa powstała w roku 1999. Reprezentują ją Przemysław Hans Frenzel oraz Paweł Deep Paczkowski. Ich debiutem był Nielegal Najwyższa Instancja. No i niestety, 2 lata później, po założeniu, Deep postanowił opuścić paczkę. W sensie, że wiecie, że Paczkowski, bo Deep miał nazwisko Paczkowski, więc powiedziałem, że opuścił paczkę. Czajcie, taki żart. Tak, śmieszne, śmieszne. Natomiast Hans nie przejmował się tym, jakby postanowił działać dalej i kontynuować jakby karierę składu. Bez jakichkolwiek wątpliwości ich czołowym numerem jest numer To my Polacy. Bo z kraju mataczy, to my Polacy. Bo z kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Był to chyba jeden z pierwszych w ogóle traków rapowych, który usłyszałem w życiu i który tak jakby przebił się na mainstream tak mocno bardzo. Kolejnym znanym trakiem były Konfrontacje. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś ze mnie kpić. Trzeci Wymiar. Powstała w 1998 roku wałbrzyska grupa raperów. Co ciekawe, początkowo funkcjonowali oni pod nazwą Poetic Anonim. Powstała z inicjatywy Nulo oraz Shada. Kto z was, kurde, nie zna Dla mnie masz styla? Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna. Dla mnie masz styla. Albo Skamieniali. To tylko oni. Żyjący w monotonii. Oni, to tylko oni. I nic nie zostanie po nich. Oni. Każdy kolejny to anonim. To tylko oni. Chłopaki do dziś dla mnie są klasykiem i jednakowoż dzisiaj ich fame jest trochę mniejszy niż wtedy. To już wszystko na dzisiaj, jeżeli wam się podobało, zostawcie granicznie łapeczkę w górę. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go teraz. Ponadto zostawcie sobie tutaj ten, obejrzyjcie filmik, nie? Poprzedni jaki był. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. A jeżeli kogoś pominąłem, to możecie mi przypomnieć i ewentualnie zrobimy drugą część.